Kończymy, kończymy. Tyrany dzisiaj. Przynajmniej taki jest plan. Nie powinno w sumie nam dużo zostać. Wczoraj żeśmy dosyć mocno przegrali. Prawie 3 godzinki, więc dzisiaj... Dzisiaj sądzę, że tak z godzinę przynajmniej powinno nam zlecieć jeszcze na to. Zobaczymy jeszcze, jak to wyjdzie w planie, nie? Bo być może ja się mylę i może to tylko pół godziny, albo 20 minut. No. Tu, 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 tu. Kontynuujmy zatem. Tu, tu. Tak jest. Teraz chyba tylko głównie ten main story. Czyli musimy znaleźć tę część od tej książki, czy coś na stylu? Tak, bo jedną stronę ostatnio znaleźliśmy, czyli wczoraj. Zerknijmy tylko jeszcze na dziennik. Znajdź pozostałe kroniki. Dobra. Mruczna Niecka. Stare mury. To musi być tutaj, nie? Bo... No właśnie, żelazne domostwo, tu nic nie ma, czyli musi gdzieś być to tutaj. Tu musimy zmienić chyba ten kryształ. Tu jest pomarańczowy, żółty, okej. Okay. Spękane głębiny, okej. Okay. Mroczna Niecka. Okej, okay, dobra. Czyli to w ten sposób. Czyli to w ten sposób możemy manipulować. No dobra, zobaczmy. Zobaczmy zatem. W sumie są tam jeszcze inne portale, więc... Kto wie, kto wie. Dobra, zobaczymy tutaj, czy coś nie jest ukryte. Ale widzę, że nie. Dobra, czyli tu nie. Tu na bank nie. Okej. Okay. Tu na bank nie. Dobra, to chodźmy w takim razie tu. Chodźmy w takim razie tu. I tu pewnie gdzieś indziej nas przyniesie. Coś tak czuję. Bo tu jest jeden tepek. Tu jest aktywowany. I tu jest jeszcze jeden. No. Także mamy jeszcze dwie możliwości. Jakby co? Ale widzę, że to jest nieaktywne. Dobra. Po uzyskaniu dostępu do dolnych poziomów starymów będziecie kontynuuj poszukiwania kronik. Okej. Okej. Nie, on tu raczej nic nie ma ciekawego. Tu, tu, tu. Pam, pam.
No tu nic nie ma. Dobra, zróbmy to inaczej. Zmienimy tutaj tą aktywację. Bo teraz gdzie to jest? Spękane głębiny. No, spękane głębiny to są tutaj. No jak tyle. Tutaj kryształu nie da się podmienić. Pim, pim, pim. Pim, pim, pim. Dobra. I tu jest, gdzie ta ksywa była. O, okej, dobra. Found something. A, tutaj, okej. Rączki są, dobrze. Tu 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 tu. Ale tu nic więcej nie ma. Tu nawet nie ma nic, żeby aktywować. Lantry, szukaj, kurde, no. To też cała drużyna idzie, okej. Okay. Dobra, chodźmy do tego. Bo tu jest rzucenie edyktu. Ach, samolucielko, właśnie chciałem z sobą pomówić, pewnie nie widziałaś nigdzie ckliwej ksywy mojej cokolwiek wulgarnej uczennicy. Zaginęła, jeśli zdołałabyś się dowiedzieć czegoś na jej temat, byłbym zobowiązany. Wybacz, nie wiem, gdzie jest twoja uczennica. Jesteś pierwszą przybyszką z zewnątrz, odkąd trafiła tu Sofia i jej banda, więc sama rozumiesz, dlaczego muszę zapytać. W jaki sposób oczyszczasz wodę? Nie będę ci tłumaczył szczegółowych zawiłości mojej sztuczki, bo i tak nie pojmiesz, ale dość powiedzieć, że muszę nasycić wodę energią cmentarnego blasku w połączeniu ze śladową ilością alkoholu i krwi zwierzca. Neutralizuje ona truciznę zawartą w wodzie ze starych murów. Okej. Okay. Tłumaczący, okej. Okay. Wiem o próbach zniszczenia upraw. Cokolwiek chcesz mi zarzucić, zapewniam cię, że masz niewłaściwego człowieka. Osądzę, że w tej sprawie ja sposób zawinił bardziej od ciebie. Zgodzisz się z tym? Zgadzam się w sprawie, o której mówisz, Iryny. Odpowiedzialnym jest Jaspos, zapewniam. Cieszę się, że się zgadzamy, okej. Okej, okej. Kurde, i co teraz?
Zbadaj stare mury w poszukiwaniu kolejnych fragmentów. Okej. Co? Skąd się przyjdzie jakkolwiek dziwnie by to brzmiał, myślę, że mogłabym zaproponować ci zniżkę tak i nazwijmy datek na rzecz sądu. O, okej. Okej. To są zwoje, okej, ale to nas nie interesuje. Przyjrzają się sprawie, tej sprawie z Melem, tak? Czy moje podejrzenia się potwierdziły? Przyznam, że sam powiem w słuszność moich przypuszczeń i w wielu kwestiach. Powiedzmy, że sytuacja była skomplikowana i że uznałam brak interwencji za najlepsze wyjście. Tylko ja sprawam, czy będziesz dalej robił zakłady. To brzmi jak wymijająca odpowiedź wytrawnego biurokraty. Chyba bym wolał, gdybyś powiedziała, że wzięłaś w łapę. Przepraszam, stanowicielko, poprosiłem cię o pomoc, a ty zbadałaś sprawę to więcej niż powinienem był oczekiwać. Nie będę ci więcej zawracał głowy. Wybacz, proszę. Okej. Okay. Mhm. To jest ciężkie, okej. Czy nie potrzebujesz pomocy? Okej, zapewne zauważycie, że ja z pustyni ze sobą, okej. Jest inny sposób, by nas... Czekajcie. Mnie również dobra rana leży na sercu, ale dbam o nie, unikając nadeptywania komukolwiek na ucisk. I nie mam zamiaru teraz narażać się któregokolwiek z tych starców. Zapewne zauważyliście, że Jaspos i części Kostur są bardzo ważne dla naszej osady. Zauważyliście zapewne również, że choć obu zależy na tym, by bękarcia rana kwitła, od dawna nie potrafią już ze sobą współpracować do osiągnięcia tego celu. Jest inny sposób, by nasza osada przetrwała, jeśli jesteście zainteresowani. Nikt głośno tego nie przyzna, ale rana radziła sobie najlepiej, gdy przewodziła nam szpon Rafry. Wiem, uważacie zapewne, że to miejsce potrzebuje prawdziwego przywódcy, a nie primem, ale Jaspus i części Kostur w końcu sprowadzą na nas nieszczęście. Jeśli szpon Rafry żyje, trzeba ją przekonać do powrotu. Okej. Co będziesz z tego miał? Dostanę z powrotem przywódczynię, która nie obawiała się z mur. O, okej, okay, dobra. Dostanę z powrotem jedyną istotę, która potrafiła zapanować nad naszymi zwierzcami bez wdawania się w przydługie dyskusje. Gdybym mógł dokładnie zbadać szpon Rafy, być może udałoby mi się znaleźć sposób na pokonanie choroby bezsennych. To wariactwo, ale być może to też jedyna nadzieja na ocalenie Leksemy, jeśli jeszcze żyje. To szpon Rafy stworzyła bezsennych, zgadza się? Dlaczego mielibyście je sprowadzić ją z powrotem? Owszem, ale mogę pogrążać się w rozpaczy nad losem Leksemy, albo skupić się na przyszłości tej osady. Nie wierzę, że szpon Rafy celowo sprowadziła na ludzi chorobę. Sądzę, że nosi w sobie moc, której nie potrafi w pełni kontrolować. Poza tym może są jeszcze inni, których uleczyła i którzy nie zostali bezsennymi. Masz nadzieję, że może uleczyła kogoś, kto nie został później bezsennym? To było zwykłe rozcięcie, drobnostka. Położyła mi łapę i zagoiło się. Nic nikomu nie mówiłem z obawy, by nie ściągnąć na siebie podejrzeń. Ale tak naprawdę czuję się bardzo dobrze, choć skłamałbym, mówiąc, że ostatnio dobrze śpię. Ale to dlatego, że tęsknię za Leksemą. Jestem pewien, że to nie objaw choroby, a przynajmniej staram się tak myśleć. O, okej. Okay. W jaki sposób mieliśmy sprowadzić szpon Rafy z powrotem? Musicie ją znaleźć i przekonać do powrotu, albo wykorzystać jej naturę. Zwierzce traktują walkę jako formę dyskusji. O ile mi wiadomo, odeszła, bo zżerało ją poczucie winy z powodu bezsennych. Dlatego potrzeba ją przekonać, że jest nadzieja. Podzielam zdanie Leksemy.
że szpona Raffin nie zamierzała nikogo uczynić bezsennym. Lexema postawiła hipotezę, że był to skutek uboczny braku doświadczenia i wyszkolenia w praktykowaniu magii, co oznacza, że tę przypadłość można wyeliminować za sprawą nauki. Wiem, że Lexema pisała na ten temat tuż przed tym, jak utraciła zdolność pisania, ale natrafisz na jej zwłoki w murach. Poszukaj jej notatek. Z mory chyba nie jedzą pergaminu. Szpon Rafa może okazać się zbyt uparta, aby powrócić, ale wielu z nas za nią tęskni. Okej. Okej, spoko. Aby wejść do otchłań starych murów, będziecie potrzebowali klucza, który mam przy sobie. Wiecie co, ona knuje, prawda? Myślę, że dzięki tej informacji zdołacie nakłonić ją do współpracy. Okej, klucz strażnika. Jeśli wolno, proponowałbym przeszukanie otchłani. Nasi łowcy nie natrafili na żaden ślad Lexemy, więc podejrzewam, że zeszła daleko w głębię starych murów. Proszę wejść, to klucz strażnika. Jeden z ostatnich efekt rzadkiej współpracy Japosa i części Kostura. Podobno pozwala na interakcję z niezwykłościami starych murów na odległość. Na przykład z latarni, które często widujemy. Chociaż jak się nad tym zastanowić, to ostatnio nie widywałem ksywy. Wprawdzie nienawidzą się z tą nuansem, ale ona czasami przyłącza się do niego podczas polowań na powierzchni. Przypuszczam, że robi się nerwowa, kiedy jej ostrza leżą bezczynnie. W każdym razie ona ma zawsze ten klucz przy sobie, więc dopóki jej nie znajdziecie, nie zdołacie wejść do starych murów. Najlepiej wyruszcie jak najszybciej. Japosi i części Kostur już posłali swoich ludzi do murów. Najlepszych z tego, co widziałem. Na pewno nie poszli tam zwiedzać. Podejrzewam, że szukają szpon Rafy i bynajmniej nie po to, by ją... nie po to, żeby uciąć sobie z nią przyjacielską pogawędkę. Okej. Okay. Nice. Ze wschodniego, okej. Okay. Czyli tu. Tak jest. I się od razu nawet świeci. Nice. No, raczej trzeba było pogadać. Elegancko. No się, bo w sumie nigdzie nie było napisane, to tak kurde. Teraz słabo, nie? Ale ogarnęliśmy. Odchłanie. Lecimy. Otchłani, już lecę, by ciebie pokonać. Okej. Co my tu mamy? Szpon. Szpon Rafy, zafundowałaś nam nie lada pogoń. Może zejdziesz tu i zamienisz z nami parę słów. W oddechu ludzi czuć żądzę krwi, a w ich kłamliwych oczach widać zamysł. Zmykajcie, uciekajcie, zanim szpon Rafę oddzieli mięso od kości. Części Kostur powiedział wyraźnie, żebyśmy tego użyli tylko w razie konieczności, ale nie określił jasno, co jest koniecznością, więc nie... Odejdźcie teraz, póki łowcy mają jeszcze nogi. Dzieli się bezsennych w starych murach? Puści chodzą i potykają się, a ich serca biją bez celu. Uciekajcie, unikniecie tego samego bezsennego losu. Wracajcie do... No, w mordę snowizielka. W porządku, wiecie co robić. Okej. Wal mi tego, ten wal tak, będzie git. My blood spills.
Pięknie. Do widzenia. Dobra. Pięknie, pięknie. Co my tu mamy? Co my tu dostaliśmy do buciki? Buty hordy. Okej, okej. Nie, nie, zwierzyca nie zrobi znowu obrzędu naprawy. Krew życia łowców musi odpłynąć. Szybko, szybko, daleko od dotyku szpon Rafy. Nazwali człowieka stanowicielką. Czego chce stanowicielka? Jesteś potrzebna w Benkarcie Ranie. Przyszłam po ciebie. Szpon Rafy próbowała już pomóc Ranie, ale teraz skrywa się w głębi jak żałosne stworzenie. Zwierzyca nie zasługuje, żeby żyć. Porzuciła młodej Ranę i teraz jest tylko matką bezsennych. Nowy miot szpon Rafy trzyma się przy życiu, ale nie wie dlaczego. Bez snu, bez wizji, bez celu. Jak zwierzyca teraz. Stanowicielka śmierdzi obcością, ale może przynieść tylko zagrożenie. Niech wraca do Rany, do bezpiecznych krain w górze i zostawi szpon Rafy na dole, z zatratami bezsennymi. Okej. More beacons to fiddle with. With which to fiddle? Seriously, Lantry, sober up. Okej. Ognie kluczy, okej. Okay. Mam tylko jeden, więc... Okej. Tu musimy się udać. Tu musimy się udać. O, to chyba będzie coś dłuższego, kurde. To będzie coś dłuższego. Okej. Tu. Pogadajmy z Melem, zobaczymy co on na to. Okej, czyli nie wiem, czyli chodźmy tutaj, może on ma kamień, może da nam, tu otworzymy to. Jest w tym jakiś sens. To już mieliśmy. Nie. Dobra, tu też nie. Ten już nam nie ma nic do powiedzenia. Tu. Mroczna Niecka. Bo w sumie tam nic nie znaleźliśmy takiego. Ale obecnie nie możesz się do niej dostać. Ponorfy może wiedzieć, gdzie jest Lexema, znać brakujące ognie klucze, aby dotrzeć do miejsca jej pobytu. No dobra, ale skąd mamy wziąć te ognie klucze, kurde? To
też nie jest do końca powiedziane. Gdzie są te klucze? Sorry, I can't. No, tu nic nie ma. Tu nic nie ma. Dobra, ułóżmy żółty.